Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 44. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się w magicznej oazie, by korzystać z tej energii, ponieważ 44 ma niesamowitą wibrację, która dokładnie teraz stoi do Twojej dyspozycji. 44 to pozytywne struktury, to koncentracja na Twoim celu, ale również tak zwany dobry omen i rozwiązania, czyli uwolnienie się od czegoś, co próbuje Cię związać, skrępować. I ta wibracja 44 była obecna praktycznie od samego początku, gdy tylko przybyłam do magicznej oazy i rozpoczęłam przygotowania do naszej ceremonii. I tak taki dobry omen, czyli pozytywny znak, takie przesłanie, drogowskaz od siły wyższej. Rozpoczęło się od tego, że gdy włączyłam mój komputer i otworzyłam naszą stronę, okazało się, że jest 1111 komentarzy. Kilka godzin później znów w tym samym miejscu pojawiła się cyfra 1111 nowych kont, nowych użytkowników. A jeszcze troszeczkę później okazało się, że jest 1111 zamówień w realizacji. Czy nie jest to znak, czy nie jest to wskazówka? I dokładnie tak w Twoim życiu, teraz, w najbliższych dniach i miesiącach również Ty uzyskasz takie przesłania i takie wskazówki, takie drogowskazy na Twojej drodze. Ale jak pracować z tą energią? Jak wykorzystać tą wibrację? O tym porozmawiamy dzisiaj. By jednak nie przedłużać, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca. Niech będzie ono takie piękne, jak to słońce dokładnie teraz przede mną. Do oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, ponieważ dokładnie ta energia będzie Ci potrzebna, by połączyć się z tą cyfrą 44 i przy jej pomocy dokonać przemiany w Twoim życiu. Pamiętaj, z tą cyfrą 44 możesz pracować czy w formie pisanej, czy mówionej, czy namalowanego obrazu. Ona będzie tą wibrację wnosić do Twojego życia i pomagać Ci uzyskać drogowskazy od siły wyższej na Twojej drodze, które poprowadzą Cię do szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości. Pomoże Ci znaleźć rozwiązania wszystkich problemów, trudności, czyli tego wszystkiego, co Cię blokuje, o czym mówiliśmy tydzień wcześniej na 43. ceremonii, czyli te więzy krępujące Cię różne energie, ale również ta wibracja pomoże Ci popatrzeć z góry na Twoje życie i połączyć to, gdzie jesteś w tym momencie, z Twoim celem, ale o tym za chwilę. Możesz również pracować z tą energią, wyobrażając sobie tą cyfrę 44, jak jej światło rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. To jest bardzo proste i dla chcącego nie ma nic trudnego. Bardzo proszę, wstań w tej chwili